Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy takie oto druciki, które muszę zamontować na wybiegu. Nie znalazłem młotka, więc wziąłem takie coś do spawania. Wiecie, obija się po spawaniu. Nie wiem dlaczego, ale tak się robi, żeby nie wiem, coś nie... Żeby chyba ten... To coś podpadało, nie wiem, jak ktoś wie, niech pisze w komentarzu. No i robimy takie coś, o. Bierzemy to. Czekajcie. Ja sobie tutaj muszę to odłożyć. Was tutaj postawić. O. Robimy takie coś, że... Cyk. Łapiemy dwie strony. Czekajcie, może tak będzie lepiej. Teraz nie wiem, jak to tak dobrze zrobić. No weź się wbij. No co jest? O, cyk. No wbijaj się. O. Cyk. Jaki drut głupi. No idźcie. Okej, cyk. Cyk. A już tego nie podważę. Widzicie? Tutaj. No i tak muszę zrobić z całością tutaj, więc nie będę was tym zanudzał. No bo to jest żmudna robota. Już jeszcze zaczął deszczyk padać, taka mrzawka. Więc nie będę ani moczył kamery, ani was tutaj tym robotą zanudzał, więc jak to zrobię, to się widzimy. Nie wiem, czy już będzie jasno, czy będzie już ciemno, ale jak to zrobię, to dopiero się włączę, bo... No i ogarnąłem tutaj cały wybieg. Już raczej nie ma żadnej szczeliny, widzicie, jak tutaj zrobiłem. Tutaj poprzybijane, widzicie. No, także historyczny moment. Uwaga. Cyk. Aha, a jestem tępy. Ja muszę to odkręcić. Dobra, jak odkręcę, to się włączę. Okej, okay. Otwieram, nie chcę wam pokazywać, bo tam syf. Uwaga, fala młodej zbrodni. O. Czekajcie. Najgorzej jest tu przy wejściu. Zapraszam. No wychodzić. Kaczuchy też są brudne, więc... No niestety tak. No nie mam słomy, no to co zrobię? Też wodą się strasznie chlapią wszystkie. No dobra, idziemy robić coś innego. Kaczek depta. Tutaj kaczuchę. Jak widać. Na załączonym obrazku. Tam kaczucha była. Stresował chłopak. Tylko niech się kaczucha zajmuje młodymi, bo będą atakować. A ja muszę jeszcze jedną rzecz zrobić, ale to zaraz powiem. A robota jest taka, żeby tutaj deskę przykręcić, żeby tutaj nic nie wyszło. I już będzie luks wtedy. Tu się dechę złapie. O, i wtedy już nic nie wyjdzie. Ani nie wejdzie. Tylko to nie mam nawet gdzie położyć kamery, bo tu widzicie jak mokro. A to przykręcę, żeby było fajnie równo, także ja to muszę zrobić. Kaczucha tutaj jedna, tam druga. Ty idź się młodymi zajmuj, ej!
Idź, bo ci kuraki je zaraz pogryzą. No widzisz, czarnuszka już cię przegania. No idź. Idź do młodych. Idź do młodych. No widzicie. O, tam szóstka jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No widzicie. Będą na sprzedaż także. Jakby któryś z widzów chciał, zapraszam serdecznie. A ja to przykręcę i się wyłączę. No i przykręciłem. Jezu, ale jestem debil. Ale ja jestem debil. Przecież to się teraz nie otworzy. Jezu. Oj, taka to... No i taka to robota. Nie pomyślę, zrobię i gówno z tego, no. No i trzeba odkręcać teraz. Cyk. Cyk. No i teraz trzeba uciąć. Taka to właśnie jest, kurczę, robota, no. Pośpiechu. Widzicie. Jakbym tu przykręcił, o, to bym nic nie musiał ciąć. No właśnie. No nic, dobra, wytnę, znaczy przetnę tą deskę. Zamontuję i działamy dalej. Bo to będzie za małe chyba. Nie? No, trzeba całe to. Dobra, tutaj jak powiedziałem, tak zrobię i będziemy coś tam pchnąć dalej. No i już nic nie nagrywałem w sumie. Nawet ten. Już po prostu byłem później zamknąć kury. Tak wygląda nasz dzień dzisiejszy. Hodowla mącznika młynarka. Wczoraj pozwoliłem sobie powybierać. Że wam pokażę. O! Takie stwory. Siedziałem przy tym, nie wiem, z 10 minut. Tak wybierałem sobie chwilę. O! Tak, tutaj. Tutaj je wrzucałem. Jak widzicie. O! To niedługo zajmę się wybraniem wszystkich tutaj, wiecie, tych żuków. O! I sobie marchewki to już chyba nic nie wypiją, więc łącznika wrzuciłem. Wybraniem tych żuków, przełożeniem je do tamtego pudła, które muszę wyczyścić. Tam się będą rozmnażać. Zastanawiam się, czy to jest sens w ogóle wybierać te żuki, czy po prostu wybierać larwy. Nie? Tak, tak do tej pory robię wszystko. Tylko po prostu czy żuki tutaj nie wrzucić, żeby one tutaj te jaja złożyły i żeby tutaj już te wiecie, żeby tutaj już te mączniki się mnożyły. O, żuczek taki. No także się zastanawiam, wczoraj wybrałem z tego prawie 100 sztuk, myślę 80-90, więc myślę, że wynik jest git. No i więcej nie mam tak w sumie to nic do mówienia dzisiaj, bo wiecie, no zabiegany trochę dzisiaj jestem, to nic nie nagrywałem nawet, więc no więc tak taki odcinek dzisiaj wyszedł, no przepraszam, no tak wyszło, nie? Jeszcze wam kurczaki pokażę, bo muszę u nich dzisiaj ogarnąć, więc widzimy się już u kurczaków. No, u kurczaków jest tak, więc dzisiaj już posprzątam. To jest z paru dni. Dzisiaj już wypada dzień sprzątania, więc ja będę się zabierał tutaj za ogarnianie tego na pewno. A z wami to już się niestety będę musiał pożegnać. No i zaprosić na jutro na odcinek o 16:00. Także co, widzimy się jutro. Do zobaczenia. Cześć.